konkretne, bo za chwileczkę, jeżeli zostanie tutaj pan wybrany, to przyjdzie, że tak powiem, pracować. Kilka dni, kwiaty, gratulacje, a później już konkretne decyzje. I w związku z tym, jeżeli przyjdzie podpisać decyzję, której wnioskodawca złoży wszelkie wymagane prawem dokumenty, a będzie ona dotyczyła na przykład budowy chlewni, a kilka takich decyzji leży i również są w tym temacie protesty, czy podpisze pan taką decyzję? Będzie pan zobowiązany działać zgodnie z prawem. 90 sekund, co odpowiesz? Szanowny panie Mariuszu, oby pana słowa były prorocze i obym faktycznie miał tę możliwość i został wybrany na burmistrza, ponieważ nasza wizja miasta jest naprawdę warta spełnienia. A jeżeli chodzi o pana pytanie, to powiem tak. Po pierwsze, na pewno poprosiłbym radcę prawnego, i to nie jednego, o opinię w tej sprawie. A jeżeli burmistrz nie ma możliwości podjęcia innej decyzji, to musi tę decyzję podjąć, taka jaka jest wskazana, ale musi również stanąć w obronie mieszkańców i pokazać im inne możliwości dochodzenia do swoich praw i zabezpieczenia swojego mieszkania, komfortu życia. Dziękuję. Prosimy. Więc odpowiedział pan na to, co się działo, bo do tej pory pan również oszczędnie, gospodarując prawdą, sugerował, że decyzje wcześniej wydane przeze mnie były nieprawidłowe. Mieszkańcy mieli możliwość i uzyskowali takie informacje, więc rozumiem, że takie decyzje będą przez pana zgodnie z prawem podpisywane, a jeżeli chodzi o radców prawnych, to tak jak i pan powiedział, tak i ja korzystałem przede wszystkim z radców prawnych, tak aby zgodnie z prawem działać. Ale nie pomagał pan mieszkańcom i to jest ten problem. Dziękuję bardzo.